Identyfikator podmiotu SCP-006. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Przechowalnie SCP-006 stanowi stara, nieużywana jadalnia kantyny na obszarze ośrodka relikwiarnego 2. Pomieszczenie zostało pozbawione okien, wielu drzwi, pozostały jedynie głównie drzwi wejściowe oraz zostało zmodernizowane. Na ogół dostępu do obiektu udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu drugiego i wyższego. Każde jego użycie traktowane jest jako eksperyment. Interakcje zachodzące wewnątrz przechowalni 006 muszą być nagrywane kamerą wideo. Przed wejściem znajduje się dwóch strażników, standardowe uzbrojenie. Ochrona zobowiązana jest logować każdy dostęp do podmiotu. Specjalny rozkaz 05 z dnia 12 stycznia 2013. Uzbrojone jest przeprowadzanie testów kombinowanych. Aplikacje mogą składać jedynie menadżerowie projektów. Kierownictwo projektu 006 nie posiada prawa do rozpatrywania aplikacji menadżerów z upoważnieniem niższym niż 4. Każde pozytywne rozpatrzenie należy skierować do 05-4, który wyda ostateczne orzeczenie. Opis. SCP-006 to zjawiska zachodzące w starej jadalni na obszarze ośrodka relikwiarnego 2. Na podmiot składają się dwa elementy. SCP-006-1, czyli stół wraz z nakryciem, oraz SCP-006-2, czyli zjawisko aktywowane. SCP-006-1 to 14-metrowy stół jadalny wykonany z drewna orzechowego. Wymiary 1400x150x120 cm. Do stołu przyłączone są dwa przeciwległe sobie rzędy krzeseł, 10 na szereg. Krzesła wykonane są z identycznego materiału. Całość elementu wydaje się nowa, nie ulegająca efektom upływu czasu oraz wręcz anomalnie trwała. Nakrycie stołu składa się z rozmieszczonego zestawu srebrnych sztućców, lampek do wina oraz przesuniętych bardziej do środka szklanek. Nakrycie to tutaj również lniany obrus i kilka pustych szklanych dzbanków na płyny do konsumpcji. Jedzenie, przyjmując to określenie na potrzeby raportu, stanowi mrożony owocowy deser o bliżej nierozpoznanym składzie oraz 5 sztuk ciasta biszkoptowego, które rozmieszczane są w najwyraźniej losowej aranżacji. Wszystkie elementy SCP-006-1 są nieruchome względem naszej rzeczywistości. Próby nałożenia jedzenia lub wlania płynów do części SCP-006-1 zakończą się skrajnie szybkim rozkładem pożywienia, które następnie ulegnie rozwianiu. Cały proces zajmuje od 30 do 60 sekund. Położenie ręki na talerzu bądź włożenie palca do kieliszka nie wywołują żadnej jasnej reakcji. Jednakże umieszczenie odciętej ludzkiej na talerzu także kończy się jej przyspieszonym rozkładem i rozwianiem. Jak na razie badacze nie są przekonani co do rozumności SCP-006-1, jednakże nie została ona wykluczona. W każdym razie większość naukowców jest zdania, iż 006-1 jest nieżywym elementem istniejącym dla 006-2. SCP-006-2 to zjawisko aktywowane, kiedy żywy człowiek, zwany odtąd solenizantem, zajmie miejsce przy stole. Warto tutaj odnotować, iż 006-2 uruchomione może zostać wyłącznie przez jedną osobę w danym momencie. Jeżeli po aktywacji zjawiska przez solenizanta do stołu dosiądzie się inna osoba, element natychmiast zaniknie. Uruchomienie 006-2 charakteryzuje gwałtowne rozsunięcie krzeseł 006-1
przez aparycje bliskich żywych, którzy w większości posiadali doskonałe alibi na moment eksperymentu, solenizanta, zwane odtąd gośćmi. Goście zajmą miejsca przed krzesłami i będą nucić melodię 100 lat. Jeżeli solenizant wstanie, 0062 ulegnie natychmiastowemu zakończeniu. Nucenie 100 lat zakończy się po około minucie i 10 sekundach. Przez cały czas nucenia goście przybierają nienaturalne uśmiechy, groteskowe oraz sztuczne. Jednocześnie mają oni szeroko otwarte oczy, którymi wpatrują się w solenizanta. Po nuceniu goście zajmują miejsce przy stole i zaczynają konsumować deser. Podczas jedzenia przy stole panuje wrzawa, którą identyfikować można z głośnymi rozmowami gości podczas zwyczajnych przyjęć. Jednakże ta jest efektem nienaturalnych, niezrozumiałych wokalizacji przez zamknięte usta. Kiedy wszystkie aparycje dokończą swoje porcje deserów, co zajmie około 3 minuty, powstaną i zbiorą się w kręgu za plecami solenizanta. Następnie losowa aparycja odwróci się do siedzącego solenizanta i wręczy mu prezent, który będzie istniał po zakończeniu manifestacji. Po tym działaniu goście rozpłyną się w powietrzu, a stół i jego nakrycie powrócą do stanu sprzed przyjęcia. Prezentem wręczanym solenizantowi jest sześcienny karton o wymiarze krawędzi 30 cm. Przedmiot pokryty jest różnokolorowym papierem welinowym. Wewnątrz znajduje się prezent właściwy, który stanowi oderwana od zeszytów kratkę kartka. Widnieje na niej pojedyncze zdanie skierowane bezpośrednio do solenizanta. Goście to 19 najbliższych solenizantowi osób, które żyją, bez względu na relacje. Pozyskanie. Podmiot został znaleziony w obecnym anomalnym stanie po pożarze w ośrodku relikwiarnym 2, który miał miejsce 30 marca 2004 roku. Stara jadalnia nigdy nie posiadała na stanie tak drogich przedmiotów jak pełen komplet sztućców ze srebra czy stylizowany na antyczny orzechowy stół z artystycznymi rytami. Kantyna zapewniała jedynie wtórne przedmioty jednorazowego użytku, które można było w ciągu kilkunastu minut przetworzyć na pseudonowe. Odkrycie anomalii 006 dokonane zostało podczas konstrukcji nowej części kompleksu. Jeden z robotników wszedł do starej jadalni, aby przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Szczegóły na temat jego incydentu nie są jasne. Wiadomo jednakże, iż robotnik ze strachu stracił przytomność. Efekt hiperwentylacji. W czasie śledztwa w związku z wypadkiem zidentyfikowano, iż SCP-006 przejawia właściwości anomalne. W efekcie dowództwo ośrodka relikwiarnego 2 zadecydowało o odbudowaniu starej jadalni, jednakże w formie przechowalni. Obiekt jest nieruchomy i aktualnie niemożliwy do przeniesienia.